Witam serdecznie. Kolejny radyjko, kolejny wynalazek, że tak powiem, na baterie, bo można to by było i używać z 12, z 14, tak pi razy oko, około 14-16 V. Najlepiej to używać tak, znaczy używać, podłączać pod 18 do 20 V, to jest max. To jest tak, na dwóch lampkach, radio na fale długie. Tu mamy antenkę, jest antenka fertowa, nawinięte jest 150 zwojów drucika 0,15 setnych. Tak? Dobrze mówię, 0,15 setnych. Radyjko będzie miało swoją nazwę nawet. Troszeczkę link do schematu i do opisu będzie pod filmem. Radyjko naprawdę bezpieczne dla tych, którzy po prostu którzy chcą się pobawić. W sumie jest to niekompletnie całkowicie lampowe radio, chociaż w pierwszej postaci było całkowicie lampowe, tylko że ja tutaj będzie dodany tranzystor do głośnika, żeby nie używać transformatora głośnikowego. Nie używamy transformatora do zasilania, nie używany jest transformator do głośnika. Dwie lampki, dwie identyczne lampki nam są potrzebne, to są PCC84 albo PCC88, a ja w ogóle ten wynalazek złożyłem na PCC88 i na bodajże PCF, zaraz, tak, PCF82, to jest potrzeba nam w oryginale cztery triody, żeby wysterować już tranzystorek, który będzie nam ruszał membraną od głośnika, że tak powiem. Ale ja mam tutaj triodę, dwie triody, tutaj trzecia trioda i pentoda PCF82 i ta pentoda jeszcze na razie nie jest wykonana. Będzie to wzmacniacz całkowicie na lampach. Ten wzmacniacz już na pentodzie i tam nie wiem, bodajże około 1 W powinno wyjść z tej pentody małej. Więcej to na pewno nie wycisnę przy tak niskim napięciu. Specjalnie złożyłem te radyjko, żeby zobaczyć, czy faktycznie napięcie anodowe wystarczy 12 V. Ja tu podpinam zasilacza 13,4 V, do tego jeszcze dołożyłem dwa akumulatorki, tak żeby wyszło mi tutaj prawie 20 V. No i podłączam pod 20 V, ma lepsze wzmocnienie, pobór na zasilaczu jest 0,5 A w tej chwili, bo się rozgrzewają lampki. O! Szybko się rozgrzały. Jest tak, kawałek antenki. Ten biały kabelek, co trzymam w ręku, dotknę do stołu, o, sobie podłożę pod kawałek filcu. Polskie Radio, program pierwszy. Oczywiście to długo z tej anteny trzeba by było sobie dobrać, żeby też nie przesadzić, bo ma dosyć duże wzmocnienie na trzech triodach i przy 20 V zaczyna to aż się wzbudzać czasami. Chwila, moment. Na czym to żeśmy skończyli? Na tym, że już nie pamiętam nawet, na czym żeśmy skończyli, ale chciałem tutaj zademonstrować. Tutaj jeszcze kondensatorki są niedopięte. Troszeczkę, moment, wykonanie takie trochę w pająku, wow. Momencik, troszeczkę w pająku wykonanie. Ale odbiornik lampowy na dwóch lampeczkach.
troszeczkę tutaj burczy, jeszcze odszumimy, że tak powiem, jego, ale to już na koniec. Ten chasis będzie fajnie wstawione chassis w obudowę. Tutaj już gdzieś mam, tutaj o mój rozpiździel trochę, mam obudowę zrobioną. Tu będzie skala, bo tu będzie taka duża dosyć w środku skala. Będzie przełącznik, znaczy będzie strojenie tej skali. Kondensator będzie zamontowany na środku. Tu będzie takie teflonowe kółko, takie dosyć spore. I będzie z tyłu będzie podświetlenie tego okienka. Wydrukujemy normalnie całą skalę na pale długie. Radio, jak słychać, gra już. Link pod opisem. Naprawdę polecam dla tych, którzy chcą troszeczkę z lampami jeszcze się pobawić, a się boją wysokich napięć. Praktycznie bez żadnych wysokich napięć, jak widać. Wszystko mogę palcem dotykać o każdej jednej lampy. Trochę one są, się robią ciepłe, no bo grzałki grzeją. Świecić się też fajnie się świeci. Dwie lampeczki. To będzie wszystko zamontowane tutaj u góry w tej obudowie. Obudowa, zgadnijcie, z czego jest zrobiona. Troszeczkę tutaj jeszcze mi nie wyszło, bo tu jeszcze pójdą takie ładne obrzeża ozdobne. I będą takie nóżki. Takie, tego typu będą nóżki. Będzie to stało na takich nogach. Dosyć szerokich. Aha, już wiem, na czym skończyłem. Będzie skala, napęd na tą skalę właśnie. Tutaj będzie włącznik. Będzie oczko, które będzie nam pokazywało. Praktycznie nie zrobię przy tym układzie lamp, nie zrobię oczka do dostrojenia, tylko zrobię oczko, żeby po prostu będzie w rytm muzyki będzie się pojawiało, czyli po prostu podłączę ją pod wyjście pod anodę pentody i będzie chodzić po prostu w takt dźwięku. No i pokrętło od głośności, nie? Jeszcze zobaczę, w którym z tych otworów to zamontuję. Tu będzie nazwa, taka dosyć duża nazwa tego radia. I to będzie pierwsze radio z 12. 12 radii będzie po prostu nazwanych, 12 będzie złożonych lampowych radii. Przeważnie na dwóch, góra na trzech lampach. I to jest taki właśnie... Chcę, żeby to był taki, no, komplecik, no, 12 radii. Także zapraszam do oglądania w następnych odcinkach. Będziemy, może już będzie poskładane, zademonstruję, jak to fajnie będzie brzmiało. Głośnik będzie zamontowany tutaj w tym radiu z tyłu. Bo w tej samej obudowie będzie z tyłu zamontowany głośnik, bo z przodu tutaj będzie całe miejsce na skalę. Wykonałem to obudowę z paneli podłogowych. Naprawdę fajnie. Tutaj sobie wyciąłem, bo mam już i tył zrobiony. W środku jest poklejone to wszystko. Jest klejem epoksydowym. Także jest twarde, sztywne i można sobie nim porzucać, nie? Taka budka dla ptaszków. Dobra, pozdrawiam i do usłyszenia w następnych odcinkach.